W 1662 roku Pasek spotkał chłopca wychowanego przez niedźwiedzie. Królowa Ludwika Maria Gonzaga dowiedziała się o chłopcu, który został wychowany przez niedźwiedzicę na Litwie, postanowiła sprowadzić go do stolicy i oddać pod opiekę zakonnikom, aby nauczył się języka. Chłopiec miał około 13 lat i był obiektem badań, ale także ciekawostką towarzyską. Podczas jednego z posiłków królowa podała mu gruszkę w cukrze. Chłopiec z wielką ochotą włożył ją do ust, ale po chwili wypluł na rękę i rzucił w królową. Król zaczął się śmiać głośno, co doprowadziło królową do gniewu. Mimo tego incydentu królowa nie odesłała chłopca. Dopiero po jej śmierci został on oddany pod opiekę szlachcicowi, który szybko stracił cierpliwość do jego zachowania i kazał mu założyć kajdany. O Jezusiu!